U nas pierwszy śnieżek jest, tylko bardzo malutki, o błoto, więc to się zaraz roztopi, a my jedziemy. Uważaj, żebyś się zaraz w błocie tutaj nie staplała. Uważaj, uważaj. Więc tak, mamy trochę, ale bardzo mało. Hello, hello, kochani. Ja się witam z wami. Chodź z garażu, jak zwykle pokazywałam właśnie, jaki mamy śnieżek. No siadaj, siadaj, Lenka, bo jedziemy się, śpieszymy do szkoły. Jakoś tak. Niby wstaję o tej 6:10, a nie mogę wstać. Boże, jak ciemno. O, ustawię was sobie. Jest ciemno strasznie w tym garażu. O! Już coś auto nie chce palić, ale zapaliło. Może to jeszcze mrozów nie ma. No to jestem ciekawa, jak to będzie później. Ja jeszcze mam katar. Jeszcze migdałek mi. Nie migdałek, ten języczek urósł. Kurczę, i tak będę gadać. Nie wiem, ale muszę znaleźć. Miałam taką fajną czapkę i nie mogę znaleźć jej. Znaczy w ogóle wczoraj ją szukałam, bo miałam, ale się budził co chwilę. Co chciałam umyć podłogę, to się budził, nie mogłam umyć. I tylko zdążyłam w korytarzu troszkę na szybko umyć i idzie w łazience i trochę w kuchni, gdzie mi w kuchni bardziej zależało, bo tam Alan coś rozwalił, się lepiło strasznie. Nie wiem, ale trochę umyłam. Kurczę, mi się chusteczka przydała, nie mam chusteczki. Masz plecach? Masz plecach, dobra. Jeszcze lekcje musimy pić, po drodze kupić. Bo gdzieś butelkę zgubiła, bidonu jeszcze nie ma, jeszcze jej nie kupiłam, ale chyba jej zamówię na dniach. Kurczę, codziennie będę jej kupować za 3 zł. Napój, nie? Zresztą napój, tam jest cukier. Raz na jakiś czas można, raz na tydzień coś słodkiego wlać, a tak to wodę trzeba pić. Nie? A zresztą tu lubisz wodę, zawsze lubiałaś, nie? No. Kurczę, no dobra, leci mi z nosa. Takiego było to, że naoliwiłam sobie włosy olejem tam jakimś tam, co kiedyś kupiłam, i miałam umyć włosy, nie? Ale że Alan się co chwilę budził, to nawet nie umyłam. Bo co zeszłam z łóżka, co on usłyszał, cokolwiek, jakie otwarcie drzwi, nie wiem, jakikolwiek szelest, to wstawał i szedł. I do mnie przychodził. No to ja już się wkurzyłam i poszłam z nim spać. No, niestety. Nie mam takie włosy, jakie mam. Tak, chodził, wstawał, sam sobie z łóżka schodził i przychodził tam, gdzie ja myłam. I tylko słyszałam tyk, tyk. Ja myślałam, że to ty na początku. Że ty pójdziesz siku czy coś, a to on. No. Przyszedł. I tak dwa razy chciałam, a myślę, a chociaż umyję trochę, patrzę, zasnął, idę znowu, wstaję, tyk, 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 no, idzie. No. Myślałeś, że to ja? Nie, to już myślałam, że to on, jak on tak już raz wstał, to już, no, a za trzecim razem patrzę, nie może zasnąć, to idę, pierdziele, muszę tu wodę wylać, bo on mi ją wyleje rano. I poszłam szybko, bach, 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 mopem, korytarz, on przyszedł, patrzył, jak ja myję. W nocy chyba 23 czy 24 była, nie wiem, o której on tam. No,
No bo wstawał, wiesz. Ale dziwne, bo ty byłaś. Myślałam, że jak Lenka będzie spała z nami, to będzie spała spokojnie, a to widzicie. Dobra, my dojeżdżamy. Do szkoły, no. Nie, on cię widział. To patrzy, tak patrzy, obudził się, patrzy i ja mówię, tak, Lenka tu śpi. No, tak mówiłam. I się położył z powrotem. Co? Boże, tu już zajęte parkingi są. Muszę wjeżdżać do środka. O, sobie za darmo sobie wystanę, niestety. Sobie do Biedronki pójdę, dzień dobry. No, mam bilecik. No, ale tam miałam za darmo, a tu chyba widocznie są kamery czy coś i pan nie może wpuszczać za darmo. Ach, tu sobie stanę, to sobie przejdziemy. Jeszcze takiego ruchu nie będzie, więc pójdę do Biedronki kupić coś, bo mi szkoda 3 zł, żeby zapłacić, nie? Za chwilę, że sobie stanę. Dobra, pa, picie. No, no to papa. O, dobra. Ja już wróciłam po... Zawiozłam. Zaprowadziłam Lenkę. Jadę. Ale znowu sensacja w szkole. Boże, ja dzięki Lenkę, dzięki chodzeniu do szkoły, to ja normalnie mam rozrywkę. Nieźle. Taka sensacja, bo jest składka na Mikołaja, nie? Znaczy tak, może powiem od początku, bo na początku roku składaliśmy się w klasie 100 zł na każde dziecko, prawda? Jakieś drobne prezenty tam, czy nauczyciela, czy właśnie Mikołaj, czy coś takiego, jakieś imprezy Andrzejki i takie tam. No i dobra. W klasie jest 27 czy 8 dzieci, to jest 2700 zł. Ma rada rodziców na takie jakieś prezenty drobne, czy coś. No i tak, chodzi o to, że teraz rada rodziców stwierdziła, znaczy zapytała nas, co chcemy. Czy jakiś drobny prezent, czy kino, czy coś tam. No i każdy, większość wybrała kino, no bo kurczę, ja przyznam szczerze, nie mam jak, nie mam czasu. Znaczy czas mam, ale nie mam jak. I z Lenką do kina już jej tak obiecuję, że pójdę i zawsze coś, i zawsze czy ja chora, czy Alan chory, czy Lena chora, czy w ogóle trzeba dojechać do tego kina, nie? Do Rzeszowa, żeby w ogóle pójść. Poczekaj, muszę rachunek zaraz wam skończyć. Muszę, o, papierki pokazać. Wyjeżdżam z tego parkingu. O, dziękuję. No, już pokazałam. I jedziemy. Ale bo katar by zawaliło. Kurczę. No i tak. I teraz rada rodziców, no mniej więcej szacunkowo wyliczyła, że na to kino trzeba 50, tak między 40 a 50 zł. Tak, nie wiem, może żeby coś tam jeszcze zjeść, nie mam pojęcia. No ale niektórzy rodzice się bulwersują i może mają rację, może nie, nie wiem. I w sumie bez różnicy, powiem szczerze. Ale też niektórych rodziców nie stać, żeby cały czas jakieś tam pieniądze dawać. I że te 50 zł jest za dużo po prostu na to kino, na taki wyjazd dla dziecka. Z tego względu, no, że bilet tam do kina ile? 12 zł grupowy czy 15 kosztuje. Dojazd niech będzie też 15 zł. No to już będzie, nie? Ile? 30 zł. Przypuśćmy. No ale dobra, mieszę z tymi obliczeniami. No, ale właśnie teraz mnie pani zaczepiła, mama tego chłopaczka, że właśnie jej na przykład nie stać, żeby tak co rusz cały czas dawać kasę. I to już, że 100 zł ile 2 miesiące temu dali na właśnie takie jakieś wydatki, nie? Klasowe. No i a jak jedna pani na grupie klasowej rodziców tak powiedziała, że coś nie halo, że 100 zł dali, prawda, że no to z tych pieniędzy, a nie się składać co rusz, to gdzie te pieniądze, to się oburzyli większość ludzi. Ja nie wiem, ja po prostu, ja jestem tak pół na pół troszeczkę, bo no
No na jedno składaliśmy się to 100 zł, prawda? Na cały rok miało być, ale wiadomo, no ten budżet jest teraz tak wszystko drogie, że też, no nie wiemy nawet ile poszło na dzień nauczyciela, na dzień chłopaka, pieniążków, więc dopiero dzisiaj jest zebranie. Ja nie pójdę, bo jestem chora, przeziębiona, mi z nosa cieknie, więc nie idę na to zebranie, więc nie wiem jak się skończy, zapytam jednej z mamy, jak tam wyszło to zebranie, czy w ogóle był poruszony ten temat. Ale mówię, no dzięki Lence mi się nie nudzi. Mamy ekscesy w szkole. Wiadomo, tyle ludzi, ile opinii, nie? I nikomu się nie dogodzi. Mi to tam, przyznam szczerze, bez różnicy, ale niby ma być kino i jeszcze jakiś prezent. No ale i tak dziecko dostanie prezent w domu, więc po co ten prezent jeszcze? Więc kino, moim zdaniem, to jest samo w sobie prezentem, nie? No, ja już dojeżdżam do domu. Więc takie dzisiaj problemy mamy, po prostu, no dzisiaj lekcja kończy 11.30, więc muszę wcześniej, a jest 8 już, muszę wcześniej zajechać po nią, zimno, dzisiaj deszcz i śnieżek. Dobra, to się żegnam, papa. Dobra, a ja znowu wyjeżdżam, o Jezu, zaraz walnę, bo jedziemy do Auchana, muszę oddać ten... Kurczę, wzmacniacz zasięgu do internetu, coś takiego, bo nawet niestety nie przypasował jakoś tak, chyba mamy słaby ten internet, co? I jadę, wyjeżdżam i zaraz idę po Alanka, bo muszę go włożyć, zostawiłam go na dole, a mi tak ciężko z samej z garażu go wsadzić, później włożyć i tak. Więc, o, zaraz, no, ja już za Lankiem, o, tam widać rączkę nawet, no, fajny ten uchwyt, dobrze, żeby ktoś tak powiedział, żeby uchwyt kupić, bo dobrze, że pan mi doradził, żeby taki do szyby umocowiony, bo tutaj by było za nisko, jakbym tutaj zamontowała w tym wentylacji, nie? W tej kratce wentylacyjnej, czy tam nawiewowej, nie wiem jak się tam zwie. Zwał jak zwał, ale jadę. Zdjąłeś już czapkę? Nie. No dobra, siedź w czapce, Alanku. Nie ściągaj. Jedziemy, bo jest 9.40. Tam zajedziemy, będzie 15 minut, tam się jedzie mniej więcej, no 12 w porywach. Zobaczymy. No, tam oddać, jeszcze zimno. No, to powinniśmy się wyrobić, żeby po Lenkę przyjechać. Akurat, no musimy się wyrobić, bo tak to lipa by było, nie? Oj, plecy bolą. Się przeciążyłam, chyba przez to, że Alana noszę na tym jednym boku, na lewym. A tutaj tragedia, z tej strony tak mi boli ten bok i tak myślę, że to przez noszenie cały czas, te 13 kilo on waży, więc tak to, coś ja miałam powiedzieć, gotuję, właśnie zaczęłam gotować zupę pomidorową, kupiłam kości w Biedronce, one chyba 4 zł kosztowały, czy 5, zobaczymy jaka zupka będzie, ale chyba za dużo tych kości włożyłam, zamiast dwie albo jedną, tak tylko do smaczku, żeby ten, ja wszystko wrzuciłam, chyba ze 4 tam były kości, więc tak to będzie może lepsza zupka, zobaczymy. No i teraz wyłączyłam ją, powiem wam, że ta maść z witaminą A pomaga mi, tylko teraz zapomniałam posmarować, ale nie mam chociaż takich czerwonych, tych żarzących się ran. No i sobie jedziemy, od razu zobaczę jeszcze kubki świąteczne, chociaż nie wiem, czy tam w ogóle będą. Bo pamiętam w Rzeszowie w eklerku, czy eklerek? To nie eklerek, Auchan? Kurczę, nie pamiętam, a może eklerek? Kurczę, no nie wiem. No ale jakiś sklep, już mieszę z tym. I zawsze jeździliśmy z mężem w soboty, czy coś tam, jakieś tam w soboty zazwyczaj, albo w piątki.
tam były właśnie fajne artykuły do domu. Takie te sztućce, talerze, kubki. Tam na pewno bym znalazła fajny kubek. A chcę znaleźć. Pokupywać ręce. Może by ich... Mojemu Piotrkowi może niekoniecznie, bo on... Nie wiem, czy... O, karetka w Lidlu, widzę. Przyjechała. No. Przyjeżdża właśnie koło Lidla. Coś tam się stało. Czekaj. Co zdejmujesz? No. Co zdejmujesz? Czapeczkę. Widzicie, jak to nie wiadomo, kiedy się komu co stanie, nie? W każdej sytuacji. Ja pamiętam, jak jeszcze pracowałam w gabinecie stomatologicznym. To... No, się nigdy na mojej zmianie, szczególnie w tych gabinetach, co pracowałam, nie zdarzyło, żeby właśnie się coś takiego stało poważnego, żeby wyzywać karetkę, albo żeby działać jakoś przez lekarza, stomatologa, nie? Ani uczuleń, ani nic, ani wstrząsu nie było. Więc całe szczęście, bo raz była sytuacja na mojej zmianie, że pani zemdlała. Po prostu synowie robili zabieg, a mama siedziała i patrzyła i osuwała się, tak patrzę i się usuwa w dół. No i złapałam ją i koleżanka szybko przybiegła mi pomóc, bo to taka dość spora babka. Położyłyśmy ją na podłodze, na ziemi, nogi do góry. No i się jej lepiej zrobiło. No bo zawsze przy mgleniach nogi do góry. Czy przy jakichś tam krwotokach z nogi. Też mojemu koledze gdzieś tam piłą czy coś się zarąbał w nogę. I on tego nie czuł. I przyszedł do domu, wykąpał się w gorącej wodzie i dopiero ta rana chyba puściła i po prostu się wykrwawiał. I od razu aż się blady zrobił. I tak samo noga do góry, ta z raną, żeby krew nie wypływała, nie miała ujścia, nie? Bardziej. Więc takie wiadomości są bardzo przydatne, jak ratować życie. Chciałam z chęcią pójść jeszcze na jakieś szkolenia, bo byłam na szkoleniach ratowniczych, ale to już było naprawdę tak dawno temu, że naprawdę nie pamiętała dużo rzeczy, jak udzielać pierwszą pomoc. A przecież byłam szkolona, ale to ile było? 7 lat temu tak naprawdę? Więc wiecie, to jest tak, że trzeba systematycznie sobie jakby przypominać i w ogóle w pracy powinno być tak ustawowo, że chociaż raz w roku szkolenie takie z pierwszej pomocy, wiadomo, resuscytacja, przy omdleniach, jak się zachować, pozycja boczna ustalona, takie tam. No, dobra, to ja kończę, bo ten vlog będzie długi, nie wiadomo ile, i cały czas z auta, więc może coś tam nagram w tym sklepie, co tam zobaczyłam ciekawego. Może kubki świąteczne, może kogoś nie zaciekawi, zobaczymy. Więc do później. Thank you.
pociąg ekstra. I to jakby jechało, to kurczę, super. Och, to znowu ja. To znowu ja. Jedziemy. Ja już po sklepie. Kurczę. Powiem wam, że się nałaziłam. Całe szczęście, że Ananek zasnął. Sobie coś popatrzyłam, ale nie było dużo nic fajnego. Znaczy ozdoby, ozdobami fajne, tylko mi chodziło konkretnie o kubki. Więc w Auchanie nie ma fajnych kubków. Więc będziemy musieli zamówić po prostu przez internet. To, co mi się podoba. Jeszcze jest 2 tygodnie do, czy tydzień. Na Mikołaja, ewentualnie pod choinkę będzie, nie? Więc poczko. Więc poczko. No, jedziemy, jadę, bo już jest 11. Więc zanim dojadę, będzie 11:15, zanim dojdę, idziemy sobie na bloki, sobie staniemy. Więc, no minie, nie? Troszkę, więc się śpieszymy. Tu jest 12:11, czyli 11:11 już? Chyba będę musiała stanąć na Biedronce i pójść do Biedronki, kupić coś. Za parking mi się nie uśmiecha płacić. Kurczę. Zobaczę jak to. No nic, dobra. To zobaczę skatę później. A, i jeszcze. Właśnie, udało mi się zwrócić ten polepszacz sygnału w Media Expert, czy Media Markt, już nie wiem sama, gdzie ja byłam. Te sklepy są takie same. Tak nie zwracam uwagi na nazwy. Ale pani by mi nie zrobiła zwrotu, gdybym nie miała karty. Bo ja płatność, znaczy mąż płatność robił kartą, ale ja nie wiedziałam, czy moją, czy jego. Więc tak powiedziałam pani, że ja nie mam pojęcia, czy ją kartą. Ona, a to zwrot nie będzie mógł być zrobiony, bo jak została płatność wykonana, tak musi być zwrócona, nie? Jeżeli gotówka, to gotówka, jeżeli kartą, to kartą. A ja, aha, a jakbym nie miała, no to kurczę, bym tak na darmo przyjechała, nie? No ale całe szczęście moją kartą płacił, więc... więc co? Więc udało się zrobić zwrot. Pieniążki będą do 2-3 dni roboczych. Dałam za to chyba 109 zł. Więc jak to ma leżeć i nie służyć nikomu, to po co nam to, nie? To sobie zwróciliśmy. A jak do zwrotu chodzi, to ja słyszałam, że ludzie różne rzeczy robią. Że biorą... O, wiecie pani, tak. Że biorą różne rzeczy, korzystają, a później zwracają. Nie wiem, czy tak jest. Ja tak nie robię. No chyba sumienia nie miała. Tak oszukać sklep, że sobie używam na przykład, tak słyszałam, z piłą na przykład, piłą elektryczną, czy jak to się tam spalinową, czy jak to się mówi, co tnie drzewo, nie? Ktoś se pociął drzewo, później zwrócił i powiedział, że jednak się nie sprawdza, no. A piła warta, nie wiem, ta ponad 1000 zł, nie wiem ile kosztują nawet, to tak na marginesie. Dobra, to kończę, to pa, pa. Ja już po Lenkę. Lenka, pokaż ten kalendarz. Bo kupiłam kalendarz dla Lenki. O taki Milka. Adwentowy, więc musimy poczekać. Tylko nie wiem, po prostu. Trzymaj. Czy te czekoladki się nie zsuną, więc niech one poziomo leżą. Nie stawiaj go pionowo. Bo raz u nas w kalendarzu się taki zwykły. Ja co roku Lence kupuję taki zwykły za 5, za 6 zł. No teraz z Milki kupiłam za 9. Chyba był w promocji z 14 czy z 17 na 9 zł, więc fajnie. I co jeszcze ci kupiłam? Pokaż, łamigłówkę, żeby mózg ćwiczyła. Daj. O, o taką. 2 zł kosztowała, więc... A, i ten będziesz... A, no i ten, girlandę taką. To później będziemy ozdabiać dom, to może dzisiaj zawiesimy, nie wiem, zobaczymy. No dzisiaj listopad jest, będziemy zawieszać. Tylko sprawdzę, czy na długość jest dobre, bo jak jest, to jeszcze jedno może kupimy i zawiesimy sobie do salonu. Takie 2. Byśmy musieli 2 sznury takie kupić, bo ten, bo co?
bo długi mamy w salonie, nie? Okno balkonowe i... Znaczy okno i drzwi balkonowe, nie? To dwa sznury takie by się przydały. W kuchni jest małe okno, więc można takie dać. No dobra. To się żegnam z wami dzisiaj już, bo już nie mam siły z dźwiganiem jego. A więc dzięki za oglądanie i do następnego vlogu. Pa!